Nie do Rzeczniowa, jak pierwotnie zakładano, a do Iwrze odbędzie się kolejna rowerowa wyprawa co zajazda. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w powiecie Lipskim, rowerzyści ponownie zawitają do miasteczka w powiecie Radomskim. Trasa będzie inna niż ostatnio. Trasa jest zupełnie inna niż była poprzednie. Jedziemy drugą stroną dziewiątki. Początek jest do Odechowa, do pierwszego postoju. Dokładnie taki sam, jak był planowany w trasie do Rzeczniowa, a dalej uderzamy na Iwrze przez Jedlankę Starą. Tam się przeprawiamy przez. Rzekę i urzankę brodem, albo bardzo starym drewnianym mostkiem, i jedziemy prosto do Iłży. Metą będzie Ibrzycka przystań, na której uczestnicy co za jazda będą mogli odpocząć i się zregenerować. Zanim meta, to jeszcze najpierw postój w Odechowie. Tam Dariusz Piątek ze Skaryszewa przyszykował. Wiem, że koła gospody wiejskiej już się skrzykują pieką ciasta, robią kompot, także będzie najpierw bardzo przyjemny mały oddech. Po drodze, a na finiszu tradycyjnie nagrody od starostwa, od nas, od sponsorów eee, grill, czyli kiełbaski, dla wszystkich woda. Kolejna rowerowa wyprawa w pierwszy weekend września do Przytyka. Potem jeszcze niespodzianka dodatkowo do Szydłowca jedziemy. To będzie w ogóle fantastyczna trasa z prawdziwą premią górską, pierwszą w tym roku. Chyba pierwszą w ogóle w historii co za jazdy, prawdziwą premią górską. Eee, I później jeszcze na koniec w październiku dookoła miasta takie kółeczko, czyli i to zajazda ultra na ponad 100 km. Przypominamy, że tak jak w czasie poprzednich wypraw, obowiązują obostrzenia sanitarne.